Witam Was po raz trzeci w przeciągu 3 dni. Na koniec weekendu z dinozaurami wybrałem dla Was jednego z najbardziej znanych przedstawicieli tej grupy. W wielu książkach można zobaczyć jego podobiznę podczas pojedynku z tyranozaurem. Czy te dwa gatunki walczyły ze sobą? To jedno z wielu pytań, na które odpowiem w dzisiejszym filmie. Zapraszam na odcinek o najpopularniejszym roślinożernym gadzie mezozoiku – Triceratopsie. Jeszcze zanim zaczniemy, chciałem poinformować, że dedykuję ten odcinek 4-letniemu Maciusiowi Rudziewiczowi, który jest pasjonatem dinozaurów. Maciuś, pozdrawiam Cię serdecznie. Triceratopsa po raz pierwszy opisano w 1887 roku. Początkowo myślano, że natrafiono na kości wymarłego bizona żyjącego w pliocenie. Kiedy znaleziono bardziej kompletną czaszkę, okazało się, że odkrywcy mieli do czynienia ze znacznie starszym stworzeniem. Od tamtej pory znaleziono setki szkieletów tego gada. Najwięcej w formacji Hell Creek w Stanach Zjednoczonych. Jest ich tam tak wiele, że czasami żartuje się, że nie da się przejść po Hell Creek, nie potykając się o Triceratopsa. Triceratops żył na terenach dzisiejszej Ameryki Północnej pod koniec kredy od około 68 do 65,5 miliona lat temu. Jest jednym z najbardziej medialnych dinozaurów obok Diplodoka, Stegozaura i Tyranozaura. Zresztą ten ostatni żył w tym samym ekosystemie co nasz bohater. Ale do tego jeszcze wrócimy. W każdym razie Triceratops to bohater wielu filmów. Oczywiście najsławniejszym był Park Jurajski, w którym został dość wiernie odwzorowany. Triceratops osiągał 8 metrów długości i wagę od 6 do 10 ton. Miał masywną budowę ciała. Jego kości kończyn były krótkie, jednak zdecydowanie masywniejsze niż na przykład u dzisiejszych słoni. Przypuszcza się, że był w stanie galopować równie szybko jak nosorożce. Jego ogon również nie był długi. Dzięki znalezionym odciskom skóry wiemy, że posiadał niewielkie twory przypominające guzy o średnicy maksymalnej do 10 cm. Niewykluczone także, że pokrywały go struktury podobne do włosów. Jednak najbardziej charakterystyczna u Triceratopsa była głowa. Miała wydłużoną oraz dobrze zbudowaną czaszkę. Pewnie dlatego większość znajdywanych skamieniałości to właśnie ta część ciała. We wspomnianej wcześniej formacji Hell Creek znaleziono co najmniej 50 czaszek. Największa znana czaszka, gdyby była kompletna, osiągałaby aż 2,5 metra długości. Mimo to nie mamy do czynienia ze zbyt inteligentnym dinozaurem. Przestrzeń mózgowa Triceratopsa wynosiła zaledwie 325 cm sześciennych, a mózg musiał być mniejszy. Jednak w środowisku tak już jest, że roślinożercy nie posiadają takiej inteligencji jak drapieżniki. Nasz bohater posiadał bezzębny, kostny dziób przystosowany do chwytania i zrywania oraz zęby położone w głębi jamy ustnej. Żywił się głównie nisko położoną roślinnością, sagowcami, trawami czy paprociami. Nie wyklucza się także, że przewracał drzewa za pomocą dzioba oraz swoich potężnych rogów. Skoro już o tym wspomnieliśmy, to przejdźmy do najbardziej charakterystycznych cech tego dinozaura. Zwierzę to dysponowało trzema rogami. Jednym krótszym rogiem nosowym oraz dwoma dłuższymi rogami brwiowymi, które mogły dorastać do 70-80 cm, być może u niektórych okazów do metra długości. Jego nazwa pochodzi właśnie od obecności tych tworów i dosłownie oznacza twarz o trzech rogach. Dodatkowo sklepienie czaszki Triceratopsa kończyła duża, charakterystyczna kryza. Jakie były funkcje tych kostnych wytworów? Już spieszę z wyjaśnieniem. Rogi, co jest pewne, służyły Triceratopsowi do obrony. U większych lub starszych osobników skierowane były do przodu. Potrafił on bardzo szybko obracać głowę.
sprawiało to, że mógł z dużą skutecznością nie tylko się bronić, ale także szarżować na przeciwnika. Mamy dowody w postaci ran na czaszkach, że samce triceratopsów walczyły między sobą o samice. Jednak rogi mogły pomóc także w obronie przed drapieżnikami. Nie mamy dowodów, że triceratopsy żyły w stadach, jednak jeśli tak było, przypuszcza się, że potrafiły tworzyć zapory, jak dzisiejsze bawoły afrykańskie, przeciw lwom. No i powoli zbliżamy się do prawdopodobnie najbardziej wyczekiwanej przez Was informacji. Skoro Triceratops potrafił walczyć i się bronić, to czy stawał do pojedynku z tyranozaurem? Oczywiście stuprocentowej pewności nie mamy, jednak niektóre szkielety Triceratopsów wskazują na ataki T-Rexa. Jeden z nich ma złamany róg oraz rany na kościach czaszki. Co ciekawe, zwierzę przeżyło, a rany zabliźniły się. Nie jesteśmy niestety w stanie stwierdzić, kto kogo zaatakował oraz jak przebiegała ta walka. Oczywiście w kinematografii wiele razy próbowano nam takie sceny przedstawiać. Oto przykłady. Pierwszą tego typu produkcją był niemy film Zaginiony Świat z 1925 roku. W 1966 roku z kolei powstał film Milion lat przed naszą erą, w którym także taki pojedynek został przedstawiony. Co ciekawe, tutaj zwycięzcą jest Triceratops. Walkę taką ukazano również w japońsko-amerykańskim filmie z roku 1977 pod tytułem Ostatni dinozaur. Efekty specjalne zwalają z nóg. Z nowszych produkcji można znaleźć na YouTubie dokument o dinozaurach z rodzaju Ceratops, w którym przedstawiono analizę takiej walki. Link umieszczę Wam w opisie filmu. Wróćmy do naszego bohatera i opowiedzmy trochę o kostnej gryzie. Jej grubość na obrzeżach była cieńsza niż z przodu. U różnych okazów wynosiła od 0,5 do 6 cm. A jakie było jej zastosowanie? Powstało na ten temat wiele hipotez. Na gryzie, ale także i na rogach, odnaleźliśmy dużą ilość naczyń krwionośnych. Może to świadczyć o kilku funkcjach. Pierwszą jest funkcja termoregulacyjna. Kiedy zwierzę chciało się schłodzić, krew napływała do gryzy i oddawała ciepło do otoczenia. Drugą jest funkcja godowa. Kiedy samiec chciał się przypodobać partnerce, następował intensywny dopływ krwi do gryzy i zmieniał jej kolor. Samiec alfa mógł w ten sposób także pokazywać swoją dominację nad stadem. Jednak najciekawsza hipoteza, z jaką się spotkałem odnośnie funkcji gryzy, jest funkcja akustyczna. Przeprowadzono eksperymenty, z których wynika, że wzmacniała ona dźwięki o niskich częstotliwościach. Być może służyła do wykrywania drapieżników lub komunikacji z innymi przedstawicielami własnego gatunku na znacznych odległościach. I na koniec naszej wycieczki do świata triceratopsów opowiedzmy sobie jeszcze o jednym z najciekawszych problemów współczesnej dinozaurologii. Otóż istnieje gatunek dinozaura nazwany Torosaurusem. Żył on w tym samym czasie i na tym samym terenie co nasz bohater. Jednak tak naprawdę nie wiemy, czy jest to osobny gatunek, czy może są to kości dorosłych triceratopsów lub różnych płci. Istnieją dwie przeciwstawne hipotezy i obie wspierane są różnymi dowodami. Różnica pomiędzy szkieletami widoczna jest w gryzach, na których to można zaobserwować, otwory nazwane oknami. Nie jesteśmy pewni, czy Torosaurus jest innym gatunkiem Ceratopsa, czy może tak wyglądały całkowicie dorosłe osobniki Triceratopsów.
Mam nadzieję, że przyszłe odkrycia odpowiedzą nam na to pytanie. Dzięki, że byliście ze mną w ostatnie 3 dni. Na koniec chciałbym podziękować księgarni Bonito, która była patronem całego weekendu. Przygotowując te 3 materiały, w dużej mierze opierałem się na książce Historia Ewolucji, wiele razy pisałem z Wami w komentarzach o dobrym albumie dotyczącym wymarłych zwierząt. I w końcu taki znalazłem. Polecam Historię Ewolucji, jeżeli poszukujecie tego typu informacji. Na jej podstawie na pewno powstanie jeszcze dużo filmów w tej tematyce. Dzięki za obejrzenie Weekendu z Dinozaurami. Oczywiście lajkujcie, udostępniajcie i piszcie w komentarzach, o jakich jeszcze dinozaurach i wymarłych zwierzętach chcielibyście usłyszeć. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!